Tomasz Tardzikowski, witam w ten wielkanocny poniedziałek, drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Świętujemy cały czas to samo, można się powitać staropolskim, ale też takim bardzo wschodnim powitaniem. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I o zmartwychwstaniu i o śmierci będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi ksiądz profesor Józef Naumowicz, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, czyli patrolog, możemy powiedzieć krócej, także bizantynolog, czyli specjalista literatury bizantyjskiej. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. I Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny do Rzeczy. Witam serdecznie, również autor książek wielu na te tematy biblijne. O śmierć się nie będę pytał, bo w zasadzie nawet już tacy najzagorzalsi ateiści, poza wyjątkowymi jakimiś już pamiętającymi czasy, stare, sprawdzone czasy leninowskie, już nie kwestionują, że Chrystus żył. No jak żył, no to nie kwestionują też, że umarł. I generalnie nie kwestionują, że umarł na krzyżu. W zasadzie to jest w tej sferze wśród historyków pozostaje zgoda. Nie ma sporu o to, że żył i że umarł. Nawet nie ma specjalnego sporu o to, kim był. No, w miarę te opisy są mniej lub bardziej spójne. Ale pytanie brzmi, czy można historycznie, i nie mówię udowodnić, bo oczywiście dowód to jest może za mocne słowo, uwiarygodnić to, co się wydarzyło wczoraj, czy dokładnie przedwczoraj w nocy z soboty na niedzielę, czyli zmartwychwstanie. No, najpierw zacznijmy może od tego, czym jest zmartwychwstanie, że to jest przejście w inny wymiar rzeczywistości z tego ziemskiego. Po zmartwychwstaniu Jezus no, jest rozpoznawany i nie jest. Nawet najbliżsi mają problem z rozpoznaniem go, kobiety. Uczniowie też nad Morzem Galilejskim i rozpoznają, ale po dłuższym czasie. Podobnie Jezus przemieszcza się w inny sposób. Wchodzi mimo drzwi zamkniętych, pojawia się w miejscach, no, gdzie no, nie potrzebował czasu na przebycie tej drogi nad Morze Galilejskie, czy też jego rozpoznanie, historia rozpoznania przez uczniów z Emaus. Idą z nim, nie wiedzą, kim jest. Czyli jest ten sam i nie jest ten sam. I od tego trzeba by chyba zacząć, że oczywiście, że zmartwychwstanie podlega pewnemu, to jest zjawisko w pewnych wymiarach czasowych, przestrzennych. Sam fakt, mimo że nikt nie był świadkiem zmartwychwstania, to trzeba powiedzieć, że nikt nie był przy zmartwychwstaniu, nawet nie wiadomo dokładnie, w jakim momencie się stało. Jesteśmy świadkiem pustego grobu i pewnych znaków, które pozostały. Ja bym powiedział tak, że tym, co patrząc na to w kategoriach takich historycznych, no bo nie rozmawiamy tutaj o teologii, tylko rozmawiamy o historii, tym, do czego moim zdaniem można dojść przy pomocy rozumu, czyli takiego badania źródeł, świadectw, faktów, to możemy dojść do tego, że u pierwszych uczniów pojawiła się wiara, że Pan Jezus zmartwychwstał. I dopiero następnie, dokonując analizy tego, skąd ta wiara miałaby się pojawić, dochodzimy moim zdaniem do brutalnego wniosku, że ona się pojawiła stąd, że Pan Jezus faktycznie zmartwychwstał. Bo tu się zgadzam, oczywiście no nie mamy świadków samego aktu, że tak powiem, zmartwychwstania. Mamy natomiast moim zdaniem jednoznaczne i bardzo wczesne świadectwa wskazujące na to, a przynajmniej pokazujące, że od samego początku, jeśli coś wyróżniało pierwszych uczniów Jezusa, tę pierwszą grupę uczniów w Jerozolimie, tych, którzy stamtąd wyszli dalej w świat, to było to przeświadczenie, że Pan Jezus faktycznie zmartwychwstał. Oczywiście problem polega na tym, co to dokładnie znaczyło, ale ponieważ było to doświadczenie tak nowe, że trudno było je dokładnie opisać. Ja za chwilę wrócę do tego pytania, co to znaczyło i jakie były te znaki, ale zatrzymam się jeszcze na chwilę na pustym grobie, bo można powiedzieć, tak, że to jest pierwszy znak. Nawet ewangeliści, opisując to wydarzenie, wrzucają taką informację, można powiedzieć zewnętrzną, to znaczy dotyczącą tego, że rozeszła się wieść wśród Żydów, że ktoś przyszedł w nocy i to ciało zabrał. Czyli można powiedzieć, że oni funkcjonują w środowisku żydowskim, pisząc Ewangelię, no odnoszą się też do faktów, które są znane. Co oznacza, że fakt pustego grobu był w tym czasie znany wśród przynajmniej jerozolimskich Żydów. Tak, z tym, że ważniejsze jest to, co święty Jan Ewangelista zapisał i który, jak wiadomo, był świadkiem pochowania. Widział, jak Jezus był, w jaki sposób był pochowany, jak został owinięty całunem, jak
położono mu, jak go owinięto. I to, co jego, dla mnie to jest takie pierwsze pewne takie świadectwo zmartwychwstania, że kiedy kobiety weszły do grobu, czy zobaczyły grupę spusty, wołają Piotra i Jana. Piotr i Jan biegną do grobu. Jan wchodzi do grobu, zobaczył i uwierzył. No i zobaczył i jest napisane, że, no, że te szaty grobowe leżały, z tego wynikało, nierozwinięte, tylko tak jakby zapadły się, jakby spłaszczone leżały i ta chusta, która była na głowie, leżała osobno. Więc inaczej trochę tak jakby przeniknął przez tak, te... Tak, przeniknął. A nie czyli, został odwinięty. Tak, tak jak Łazarza trzeba było odwinąć, odwinięcie go, tak tutaj nie trzeba było odwijać, czyli... Ani nie został wykradziony, bo gdyby został wykradziony, tak jak była pogłoska, to razem z całunem, ani nie został odwinięty, nikt go nie odwinął, więc to dla Jana było świadectwo, znak zewnętrzny, bardzo jasny, czytelny. Byśmy powiedzieli historyczny dowód. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, która jest tutaj bardzo ważna z punktu widzenia tej opowieści o pustym grobie, to znaczy na to, jak wczesne jest to świadectwo, bo często krytycy na przykład Ewangelii Janowej mówią, no dobrze, ona powstała dosyć późno, pod koniec pierwszego wieku. W międzyczasie w związku z tym to, co Jan przekazywał, to nie przekazywał tego, co się naprawdę wydarzyło, tylko pamięć i to, co się rozwinęło. Dlatego tak ważne jest, żeby sięgnąć do tego, co jest chyba pierwszym tak naprawdę historycznym świadectwem zmartwychwstania i ono pochodzi z listu do Koryntian świętego Pawła Apostoła, który mówi o tym, i to też sam list powstał powiedzmy w latach 50. pierwszego wieku, czyli między powstaniem listu a faktem zmartwychwstania mija około 20 lat, ale co jest jeszcze ważne, w tym fragmencie, który Paweł przywołuje, on powołuje się na starą tradycję. Mówi, że to, co otrzymał, przekazuje wam. Zwraca się do Koryntian. A to, co otrzymał, najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę właśnie charakter tego języka i tego sformułowania, może sięgać po prostu pierwszej wspólnoty jeszcze z czasów Jerozolimy, czyli lat 30. pierwszego wieku naszej ery. Czyli to jest to pierwsze świadectwo. I co tam Paweł mówi? Mówi o tym, prawda, że Jezus został pochowany, i zmartwychwstał, tak? I to jest to najważniejsze i pierwsze, zmarł za nasze grzechy, tak? Znaczy, już nie zajmujemy się teraz tym wymiarem śmierci za grzechy i znaczeniem tego, tylko mówię, w sensie historycznym to jest tak istotne, że w 50. roku, w pierwszym wieku naszej ery znajdujemy wyraźnie pochodzącą nie od Pawła, tylko wcześniejszą formułę, najprawdopodobniej pochodzącą od pierwszych uczniów Jezusa, gdzie wyraźnie mówi się o pochówku i o zmartwychwstaniu, tak? No więc to jest moim zdaniem pierwsze w sensie jakim historycznym, no bo jeśli chodzi oczywiście o dokładne opisy, prawda, to mamy je w Ewangeliach w końcowych. Natomiast pierwszy historyczny moment to jest ten. To jest dlatego tak ważne, bo można w związku z tym powiedzieć, że ci wszyscy, którzy mówią o tym, że wiara w zmartwychwstanie ma późniejszy charakter, to znaczy powstała wskutek jakiegoś, nie wiem, legendy, mitu, halucynacji, nie mogą moim zdaniem poradzić sobie z tą jedną kwestią. Taka legenda, czy taki mit potrzebowałby bardzo dużo czasu. Nie wiem, może kilkudziesięciu lat, może kilkuset, żeby ludzie plotkując, czy przekazując sobie takie niesprawdzone informacje, nadbudowywali tę historię. No, można jeszcze powiedzieć drugi zarzut, to się bierze spisek po prostu, cudzysłów, tak? To znaczy, że uczniowie wykradli tak to ciało, albo ktoś z nimi związany, no i do tego dorobili ideologię. To jest taka teza Reimarusa, czyli takiego pierwszego badacza oświeconego, koniec XVIII wieku, który on właśnie postawił taką tezę, że uczniowie wykradli. Ta teza bardzo szybko została porzucona nawet przez radykałów oświeceniowych, bo ona jest po prostu absurdalna. To znaczy pomysł, żeby uczniowie najpierw wykradli ciało, a potem w imię tego kłamstwa dali się zabijać i tak bardzo chcieli skłamać, żeby, że tak powiem, no urastałoby to do sytuacji, w której mielibyśmy jakąś grupę. Demitologizatorzy, może nie sam Bultmann, ale bultmaniści, powiedzą, tak bardzo chcieli, żeby Chrystus żył nadal, byli tak bardzo załamani jego śmiercią i tak bardzo chcieli, żeby on żył, że wytworzyli sobie pewną ideę. To nie jest prawda, że tak bardzo chcieli. Ja nie wiem, czy oni bardzo wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie. Z Ewangelii to nie wynika. To nie wynika. I to jest też taki dowód logiczny, że w zasadzie nikt by nie wymyślił faktu zmartwychwstania. Ta idea ani u Greków, ani u Rzymian, ani u Żydów, ani w zasadzie nawet apostołowie, którzy chodzili z Jezusem, oni po śmierci nie zachowywali się tak, jakby wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie. Żaden z apostołów nie ma wyraźnego znaku, nawet te kobiety, które idą do grobu, one no, są tak zaskoczone, że coś takiego się zdarza i
ponieważ to nie był taki fakt, na który wszyscy czekali, bo gdyby czekali, gdyby nawet te słowa, myślę, że Jezus powołuje się na Jonasza na te 3 dni, że po 3 dniach zmartwychwstanie, apostołowie chyba brali trochę niedosłownie, czy to będzie zmartwychwstanie duchowe, czy jakie, o jakie zmartwychwstanie chodziły, że zmartwychwstanie w ciele naprawdę chyba apostołowie by nie wymyślili, bo nie tego chyba oczekiwali. To jest bardzo ważne, co tutaj ksiądz mówi, bo żeby zrozumieć, że tak powiem, prawdziwość danego zdarzenia, trzeba popatrzeć na pewien kontekst. Jeśli by było tak, że kontekst przygotowuje jakieś zdarzenie, także ludzie czegoś oczekują, to znacznie łatwiej sobie wyobrazić, że potem można wokół tego wybudować właśnie jakąś teorię. Natomiast tu mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją całkowicie bezprecedensową. To znaczy w żadnych źródłach historycznych z tego okresu nikt nie wierzył, że dojdzie do zmartwychwstania w ciągu historii. Owszem, Żydzi, to pokazuje 12 rozdział Księgi Daniela, wierzyli w zmartwychwstanie, ale na końcu czasu. To pojawia się w rozmowie o Łazarzu. Tak, czyli pod koniec czasu. Natomiast nie było, jakby to powiedzieć, nie funkcjonowała taka opowieść, nikt o niej nie słyszał, nie ma żadnych śladów, żeby ktokolwiek wierzył, że jeden konkretny człowiek może zmartwychwstać, że powiem, w ciągu historii. I tutaj też jest bardzo ważne, jak popatrzymy się na te świadectwa ewangeliczne, to przecież one nie ukrywają tego elementu zaskoczenia. U Łukasza, kiedy kobiety przybywają od grobu, mówią, prawda, to apostołowie mówią, jakieś głupstwa opowiadają, prawda, babskie gadanie tam się pojawia, takie sformułowanie. U Mateusza mamy stwierdzenie, niektórzy zaś powątpiewali, kiedy jest, mówi się o tym spotkaniu, prawda, ze zmartwychwstałym. Tak, no, ja dlatego rzadziej, bo myślę, że w takiej dyskusji historycznej posługuje się Ewangelią Jana, gdzie to jest bardzo jasno pokazane, że ona ma przeciwko sobie tylu różnych liberalnych krytyków, które odsądzają o czci i wiary, no bo jest późna, bo jest właśnie przesycona myślą tam rzekomo grecką i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że nawet w tych najwcześniejszych świadectwach, co do których nie można zdroworozsądkowo powątpiewać ich spójności i bliskości, wyraźnie widać to zaskoczenie tym wydarzeniem. To nie jest tak, że uczniowie na to czekają, to na nich spada, prawda? Oni nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Znaczy, no to widać też w tych rozmowach, rzeczywiście o 3 dniach, ja po 3 dniach zmartwychwstań. I prawie zawsze ewangeliści to kontrują taką informacją, że uczniowie tego nie rozumieli, że te słowa były dla nich niepojęte, że co to znaczy, że zmartwychwstanie. Najpierw o męce nie rozumieli i albo odwodzili Jezusa, że coś takiego może się przydarzyć. Jednak ta idea, jaki to będzie Mesjasz, ona nie była... Apostołowie uczyli się nieustannie. To było dojrzewanie tej idei, ale ten generalny przełom to nastąpił oczywiście po zmartwychwstaniu, później po zesłaniu Ducha Świętego. Natomiast wcześniej... No to było dochodzenie do tego, czym to wszystko jest. To właśnie jest. Dobrze widać w tym wspomnianym tutaj już tej opowieści o uczniach z Emaus, prawda? Kiedy Jezus dopiero wyjaśnia uczniom, chociaż niby przecież oni wszystko powinni teoretycznie wiedzieć, że trzeba, aby Mesjasz cierpiał, prawda? I że mówili o tym prorocy i wykłada im to. I tak naprawdę wtedy spadają łuski z oczu. Czyli co to znaczy? To znaczy, że przecież liczne te opowieści, które mamy zapisane, docierały do nich w taki sposób, bym powiedział, pewnie czysto metaforyczny, prawda? Znaczy, bo znowu, tak jak w przypadku zmartwychwstania, jest to pewien ewenement, znaczy coś, co nie miało wcześniej precedensu, no to tak samo wizja cierpiącego Mesjasza jest czymś obcym i nieobecnym w tradycji żydowskiej. Dopiero po tym, jak już Pan Jezus faktycznie, że tak powiem, został ukrzyżowany i potem zmartwychwstał, dopiero potem niektóre teksty ze Starego Testamentu, jak na przykład 53 rozdział Izajasza, zaczęto traktować jako zapowiedź tego cierpienia przyszłego. Ale zanim to się nie wydarzyło, tego tak nie odczytywano. I za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Ja mam jeszcze przynajmniej parę historycznych pytań, ale zapytam się też o autorozumienie samego Jezusa, bo ono też jest kluczowe w tej historii i o to też toczy się bardzo mocny spór, także niestety wśród biblistów. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Józef Naumowicz, patrolog, i Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Zostańcie Państwo z nami.